Ojcowie pustyni dla poszukujących. W naszej wędrówce sami pustyni spotykamy się dzisiaj z Abba Makarem, Egipcjaninem. Makary egipski jest między innymi czczony u Koptów pod datą 23 marca. Urodził się około 300 roku w Iber w Delcie w ubogiej rodzinie. Ożenił się i, jak mówi historia, był poganiaczem wielbłądów wożących sodę z wadi El Natroun. Mając 30 lat, po śmierci rodziców i żony udał się na pustynię i przeżył tam 60 lat. Był założycielem życia monastycznego w Sketis, które rozwinęło się bardzo szybko. Makary otrzymał diakonat, a około 340 roku kapłaństwo. Otrzymywał kontakty z wielkimi ojcami pustyni, m.in. z Antonim i Pambo oraz Ewagriuszem Pontyjskim. Uczniami Makarego egipskiego byli Sisoes, Izajasz i Mojżesz Ajo oraz Pafnucy. Posłuchajmy apoftegmatu przypisywanego abba Makaremu Egipcjaninowi. Opowiadał także, iż abba Makary postępował ze wszystkimi braćmi bardzo prostodusznie, i niektórzy go pytali. Dlaczego starasz się być taki? On zaś odparł: Przez 12 lat służyłem panu memu za tę jedną łaskę, a wy mi radzicie, żebym się jej pozbył? Zwróćmy uwagę, że autor apoptegmatu mówi, iż Abba Makary zawsze postępował ze wszystkimi braćmi bardzo prostodusznie czyli dał im swoje serce. Można powiedzieć, że w postawie pokory traktował drugiego człowieka. Bardzo prostolinijnie. Można powiedzieć również, że w prawdzie, mówiąc dzisiejszym językiem, nie miał maski. Był człowiekiem bardzo prostodusznym, prostolinijnym, prawdziwym. I uważał to za łaskę od Boga. Zauważmy, co odpowiada temu, który go pytał, dlaczego starasz się taki być. Mówi tak, przez 12 lat służyłem Panu Memu za tę jedną łaskę. A wy mi radzicie, żebym się jej pozbył. A zatem można powiedzieć tak: Abba Makary uczy nas dzisiaj, że jeśli człowiek ma właściwą relację z Bogiem, jeśli staje przed Bogiem w prawdzie własnego życia, staje w pokorze, jeśli spotyka się z Bogiem jako źródłem miłości, to ma także właściwą relację i właściwe spojrzenie na drugiego człowieka. Uczy się przed Bogiem pokory tego prostodusznego spoglądania na człowieka. Prawdziwego, bez masek. I Abba Makary uważał to za łaskę, że przez te 12 lat, kiedy służył Panu, otrzymał tę łaskę takiego prostolinijnego, prostodusznego spotykania się z drugim człowiekiem, patrzenia na drugiego człowieka. Można powiedzieć tak: Abba Makary patrzył na swoich braci oczyma wiary. I otrzyma miłości. Także sercem pokornym i prostym. I to jest bardzo ważne pouczenie dla nas na nasze dzisiejsze czasy, kiedy bardzo wielu ludzi traktuje drugiego człowieka jako konkurenta w sukcesie, jako kogoś, kto może mi zagrażać, bo będzie miał większe znaczenie. Tymczasem właśnie na modlitwie. Na naszym spotykaniu się z Bogiem musimy uczyć się właściwego podejścia także do drugiego człowieka, takiego prostolinijnego, bez maski, bez udawania, zawsze w prawdzie, zawsze w pokorze i prostodusznie, czyli jakby patrząc prosto w duszę tego drugiego człowieka. Mówił nasz wielki wieszcz narodowy Adam Mickiewicz, miej serce i patrzaj w serce. Mieć właśnie serce i patrzeć w serce drugiego człowieka. Jakie by to było piękne, gdyby nasze relacje były takimi spotkaniami prostodusznymi, prostolinijnymi, bez masek, bez udawania, a w prawdzie, w pokorze i w miłości.